Okoliczności wierszy. Drugie strony, strzępy to opowieść oka zanurzonego w wartkiej rzece stawania się rzeczywistości. To historia tego spojrzenia, poza którym nie ma nic, co jest. Naświetlone wzrokiem kadry plaster widzenia, który przykleja się i odkleja od rzeczywistości. Patrzenie zdjęte ze świata, jak się widzi. On powłóczy wzrokiem, spuści głowę, odczeka, że rozgroni myśli. Łęty będą dopiero się tlić, kiedy wilgoć będzie się pchać do chałupy. Snujące się przestwory zastygłe w ubytku błękitu, zroszone trawy, znoszone trawy, syta ociężałość lata traci na wadze. Nic już nie składa się tak łatwo do kupy. Brak rymuje się ze zmierzchem, i nim się obejrzy, śniegi idą. Śniegi. Przypowieści ku przestrodze. Młodzieniec upada pod naporem języka, gruchocze sobie kości, rachowane na głos przez stojącą o kilka kroków w oddali matkę. I dźwiga się i daje słowo by wyjść na swoje ale potyka się upada raz drugi jeszcze boleśniej przekręcając co chciał powiedzieć zanim został ze śmiercią jak z białą laską i poszedł po omacku dalej przed siebie trącając innych mówiąc o tym że innej drogi nie ma by zostać prawdą nie być podobno sobie nikomu Niczym. Szanowni Państwo, przejąć Was po tym nastroju, w który, którym zostawiła nas Dominika, Jerzy i, i Magda, jest mi troszeczkę ciężko, ale myślę, że damy radę. Zwłaszcza, że wchodzimy w wiersze. Zapraszam, Bartoszu. Wchodzimy w wiersze, które będą przepięknymi miniaturami poetyckimi, i tak je na ten moment zapowiem i pozwolę Ci kilka przeczytać, a potem będziemy rozmawiać. Czyli Dobry wieczór Państwu. W pierwszych słowach chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do Kalisza. Ja urodziłem się w Kępnie, więc to jest taka prosta linia skępna do Poznania. Akurat na 60 km jest Kalisz, więc to są moje rejony. Dobrze, przeczytamy fragment. Dalsze okolice. Kilka kości w parowie, okrytych przed wiatrem, serwane powrozy, z dala od ludzi. Trzęsawisko okala brzegi jeziora, wilcza Buda świeci pustkami. Mokry kożuch zieleni od każdej strony bagna powietrze rozmiękłe gnijącym torfem, rozrzedza oddech na mokradłach, haust na wodnym dywanie, haust na wodnym dywanie. Wykrot zwalił się w wądole, oprzędy wzdłuż nitek korzeni, zwietrzała glina pełna robactwa, mały chutor ze złamanych gałęzi, z mchu na dachu, Kruszącego się komina, zaczątek brzozowej kniei z lisią jamą na zboczu, wychylona ku górze rudakita, kładą się na nią małe pyski, starożecze wypełnia wróżba kumaka. Zgarbiona sarna w przysiłku, pokrzyk zniesiony w rowie. Nikomu nie wadzą kamienie, Myśli ślisk, stratowana paproć. Bertoszu, ta książka, może zacznijmy od tytułu, bo wyraj, powiem szczerze, mnie to słowo nic nie mówiło. Potem oczywiście doczytałam, czym jest wyraj, ale chciałabym, żebyśmy, żebyśmy państwo krótko, poza definicją wikipedianą, wytłumaczyli się z tego tytułu. Y Ponieważ jestem człowiekiem lasu, w pewnym momencie bardzo zainteresowała mnie mitologia słowiańska, mitologia Słowian. I wyczytałem, w zasadzie to mnie bardzo zaintrygowało, że Wyraj to jest kraina umarłych, z której ale to nie jest ostateczna kraina umarłych, ponieważ z tej krainy ludzie wracają do rzeczywistości na Ziemię pod postacią ptaków. I to wydało mi się znakomitą kramlą, klamrą, metaforą, która mogłaby objąć wszystkie te wiersze w zasadzie, które w gruncie rzeczy są takimi studiami, studium nieobecności. Te wszystkie wiersze stają się na swój sposób uporać z nieobecnością, roztrącają pustkę. Potem trafiłem w polskim tłumaczeniu, ponieważ u Margaret Tut to jest inaczej zapisane, ale polska tłumaczka w jednej z powieści Margaret Tut pisze o wyraju jako o... Pewnej krainie takiej idealnej, gdzie przed grozą tej rzeczywistości można uciec. To mi się w zasadzie e, też spodobało. Bałem się, że to będzie właśnie koniunkturalnie odczytywane, ponieważ Margaret Atwood od jakiegoś czasu jest czytaną, komentowaną autorką, że ktoś akurat stwierdzi, że, że ja po prostu w tych rejonach takich e, popularnych się poruszam, co, co byłoby dla mnie afrontem. No niestety nic takiego się do tej pory nie zdarzyło. Więc najprościej, jak się da, chodziło, chodziło o, o coś, co pozornie umiera, ale w jakimś sensie z powrotem wraca do rzeczywistości. I to poza tym wydało mi się, zawsze mam taką fiksację, to się od razu Państwu z tym zdradzę, że w pewnym momencie na to, co piszę, przychodzi mi do głowy jedno słowo, które porządkuje całość. Proszę spojrzeć na tytuły moich tomików. Te tytuły zawsze organizuje jedno słowo, i to słowo zazwyczaj brzmi tak, jakby nie pochodziło z języka polskiego. Tymczasem to są słowa szalenie zakorzenione w naszej mowie, które w tych swoich niszach coś konkretnego znaczą. Troszkę wyprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie chciałam zwrócić uwagę na, na tytuły, już nawet nie Tomików, ale, ale pojedynczych wierszy. To zazwyczaj są takie mocne, jednosłowne, jedno tak? jednowyrazowe określenia. W ogóle, jeżeli chodzi o formę, jesteś bardzo powściągliwy, prawda? One czasami wydają się wręcz w ciążyć w stronę, w stronę jakiejś tam powiedzmy, haiku. Mhm. Um, oczywiście formalnie to tam jesteśmy od tego daleko, ale, ale mówię o, o, o takiej konstrukcji wiersza. Czy zdarzają się też bardziej rozbudowane formy? Ja nie spotkałam, choć szukałam twoich książek poprzednich, powiem szczerze, nie znalazłam, mam tylko i wyłącznie wyraj. Yy, niedostępne są w tej chwili, yy, także nie udało mi się dotrzeć, ale czy, czy, czy pisałeś jakąś szerszą frazą, czy mhm. yy, wydaje mi się, że czy tutaj to jest świetne pytanie, ponieważ no tutaj dwie perspektywy się przede mną otwierają. Może pierwsza jest taka, ponieważ to jest, to jest ogromny kłopot i dylemat, ponieważ. Każdy, kto pisze, chciałby z tomiku na tomik w jakimś sensie przekraczać swoją poetykę, ponieważ przynajmniej mi hołduje, znaczy mojemu pisaniu hołduje takie przekonanie, że jeżeli staje się zasiedziały w jakichś swoich ramach i wymiarach, to na tym traci poezja, ponieważ w gruncie rzeczy czym jest poezja? Z ciągłym rozglądaniem się po sobie, próbą brania nowych obrotów, szukania nowego języka, który nam opowie te wszystkie nowe zdarzenia, które organizują naszą świadomość i zjawiają się, na scenie naszej wyobraźni. W tym sensie każdy, każdy tomik jest taką próbą fundowania jakiegoś innego, nowego spojrzenia, patrzenia, czy możliwości spojrzenia na rzeczywistość. To są próby nieudane, bo bardzo trudno jest wykleić się samemu ze sobą i w jakiś sposób pisać na przekór sobie, bo to, to w zasadzie byłby ideał, żeby Pisać pod prąd własnych oczekiwań i tego, co nam przychodzi łatwo, komplikować to, co nam przychodzi łatwo, bo mam takie poczucie, że coś, co nie rodzi się w jakichś bólach, nie, nie jest okupione jakąś pracą, że to są po prostu takie spławne fragmenty, które sprowadzają język na manowce. Ja oczywiście mam mnóstwo takich tekstów, jak ja to nazywam, pisanych szerokimi ramionami wierszy, których nie publikuję, ponieważ w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że dzisiaj we współczesnej poezji obserwujemy takie zjawisko logorei, czyli autorzy mówią wszystko, co im przyniesie ślina na język. Mamy, za dużo mówimy, nie szanujemy słów, nikt nie ma takiej świadomości ciążenia ku milczeniu. Ta piana gazetowa, publicystyczna po prostu pojawia się w poezji. Ja w ogóle tych dykcji nie znoszę, takich, takich wierszy, no te wiersze jakby nie powodują żadnej wewnętrznej pracy, są pewnym popisem, w zasadzie one upadają w, pod naporem własnej retoryki i wydaje mi się, że przede wszystkim powinni, powinniśmy dowartościować ciszę i szalenie dzisiaj ważne jest to, żeby raz jeszcze przepracować lekcję z Różewicza, no bo jeżeli wracamy do Różewicza i czytamy, że człowiek współczesny jest jak rura kanalizacyjna, która przepuszcza przez siebie wszystko albo jak czytamy, że byle jakoś ogarnia masę elity, ale to dopiero początek, jak czytamy, że mamy bardzo wiele wierszy, a tak niewiele poezji, no to, to w zasadzie dzisiaj staje się naszym udziałem. Taka jest, taka jest nasza rzeczywistość. Józeficz antycypował w sposób moim zdaniem wybitny to wszystko, co dzisiaj my nazywamy naszą, naszą codziennością. Dlatego ja sobie zdałem sprawę, że muszę być odpowiedzialny za to, co piszę. Jeżeli chcę skłonić kogoś do, do myślenia, zaprosić go do swojego świata, jeżeli jedna osoba powie, że przeze mnie zobaczyła coś bardziej, mocniej bądź dalej, to to będzie dla mnie największy komplement. Nie chcę e, popisywać jakimiś woltami i, e, i, i tak naprawdę no, pisać karykaturalną poezję. Ja sobie podaruję nazwiska, ale proszę mi uwierzyć, że ja jestem po prostu maniakiem i czytam wszystkie nowości. E, po prostu, bo jest to, jest to moja pasja. Uważam, że poezja jest naj, najlepszym ćwiczeniem dla ludzkiej wrażliwości. Nie ma czegoś, co bardziej by pogłębiało e, naszą empatię. Ponieważ za każdym razem musimy oswoić inny świat, innego człowieka, jego spojrzenie i, i w jakiś sposób odnaleźć siebie w wierszu i wiersz w sobie. Uważam, że to jest w zasadzie najważniejsze, bo to w sumie czytamy. Jak wchodzę te niektóre tomiki doraźne, publicystyczne, gdzie wszystko dzieje się na powierzchni, są takie jak konfekcja francuska, na zewnątrz ładnie wyglądają i, i świecą cekinami po oczach, a w środku po prostu y, smród i, i, i badziewie. No, i to takim wierszem mówienie. Y Bartoszu, ty mówisz o Różewiczu, ale ja mam tu wrażenie, że nie tylko ze względu na swoją pracę naukową, zwracasz się zdaje się również do innej poetyki, chyba również, jeśli chodzi o formę bardzo bliskiej twojej wyobraźni i twojemu uczuciu poezji. Mam na myśli pisanie Krystyny Miłobęckiej, tak? Poświęciłeś jej swoją książkę. Powiedz mi, na ile to, to pokrewieństwo dusz rozgrywa się również na płaszczyźnie twojego pisania, a nie tylko twojej pracy krytyczno-literackiej. Powiem tak, ja myślę, że jakiegoś od razu odcinam się, czy znaczy myślę, że nie widać jakiegoś wpływu lektury Krystyny Miłobęckiej w moich wierszach. Mam to ogromne szczęście, że w zasadzie mogę tak chyba powiedzieć, że przyjaźnię się z Panią Krystyną od, od lat i, i w zasadzie przynajmniej raz w miesiącu jestem u, u Pani Krystyny w Puszczykowie. Muszę powiedzieć, że Pani Krystyna jest bardzo krytyczna wobec, wobec moich literackich poczynań, ale to jest pierwsza książka, która zrobiła na niej... E, Wrażenie, o której mówiła bardzo długo i bardzo dobrze, ponieważ, no, co jest dla mnie oczywiste, pani Krystyna jest tą poetką, która celuje w najmniejsze, która stara się złapać rzeczywistość w momencie, kiedy ona się staje, która musi jakoś przełożyć ruch rzeczywistości na wiersz i zdaje sobie sprawę z wielu e, pułapek, które czyhają na, na piszącego. Jeżeli możemy mówić, że, że jest jakaś wspólnota wrażliwości, to... Dla mnie taką osobą jest pani Krystyna. Ostatnio rozmawialiśmy bardzo długo, zresztą zawsze rozmawiamy po 4-5 godzin i, i w pewnym momencie sobie zdaliśmy sprawę. Mnie to bardzo ciekawi, ponieważ ja jestem od pani Krystyny 50 kilka lat młodszy, a jednak cały czas się w jakimś miejscu spotykamy. I, i w gruncie rzeczy zauważyliśmy, że, że to w ogóle nie ma znaczenia, ile, ile mamy lat, jak wyglądamy, że tak naprawdę liczy się jakieś momenty we wrażliwości, które tak jakby. Człowiek jest jak, jak lustro, w którym e, znaczy przeglądamy się w cudzych oczach jak w lustrze i, i w tym sensie możemy potwierdzić swoje istnienie. I tych ludzi nie ma na zbyt wielu, ale oni na szczęście są e, i mamy wielkie szczęście, jak na takich ludzi trafiamy. E, co mnie urzeka w pisaniu pani Krystyny Obęskiej. E, właśnie to, że w jej poezji są, led, ja to tak nazywam, ledwo dotknięcia najmniejsze. Czyli takie drobiny, detale istnienia, w gruncie rzeczy coś, co nas w ogóle nie zajmuje. Ja pracuję ze studentami, z młodzieżą, i oni mi zawsze mówią, że ja jestem taki trochę prymitywny, ubogi, staroświecki, anachroniczny, bo pan nie ma Facebooka, pan nie wie, co to jest Instagram, w ogóle Snapchat, jakaś jakieś, nie wiem, czarne, czarna magia. Na co ja im zawsze odpowiadam taką jedną ripostą, w zasadzie jednym postawionym pytaniem, na które jeszcze mi nikt nie odpowiedział. A ja zawsze mówię do nich tak, no wymieńcie cztery ptaki czy drzewa, jakie mijacie w drodze do swojej szkoły, na uniwersytet, no słucham, no, no podzielcie się, opowiedzcie mi o swojej najbliższej rzeczywistości. Nasze życie ubywa w zasadzie, spala się na jakimś tle, tymczasem ludzie nie są w stanie nic o tym powiedzieć, ponieważ żyją w świecie, którego absolutnie nie ma, w wirtualnym świecie, który organizuje ich wyobraźnię. Za którym stoją widma, za którym właśnie stoi nieobecność. To, to jest dla mnie najbardziej przykre, że dzisiaj ludzie w ogóle nie doświadczają rzeczywistości, a jeżeli jej doświadczają, to ewentualnie poprzez pryzmat jakichś zdjęć bądź filmów, ale które ktoś musi oznaczyć albo musi powiedzieć, że. Są wartościowe, czyli świat musi zauważyć, że idę z psemą, zrobił kupę, zrobiłem zdjęcie, i jak 10 osób zaznaczy, lubię to, to znaczy, że faktycznie ta kupa się zdarzyła, bo tak mógłbym mieć wątpliwości, czy, czy tak mogło być, czy nie. Więc na takie rzeczy zwracam uwagę. W ogóle ukułem taką teorię, ponieważ z tymi młodymi ludźmi ja uwielbiam przebywać, ale też im chcę trochę pokazać, że, że nie jestem takim morowym dziadkiem. Bo oni żyją w kulturze instant. Ja mam zawsze takie wyobrażenie, że biorą wrzątek, zalewają zupę, machają dwa razy w prawo i w lewo, mają jakiś czerwony wrzątek i oni mówią, że, że jedzą najlepszą pomidorową zupę. Więc ja mówię, nie, nie, jecie najlepszej pomidorowej zupy, jecie czerwoną bryję i przestańcie po prostu wciskać sobie kit. No i im zawsze mówię o tym, no jak wam ktoś na tydzień włączy prąd... To wy po prostu jesteście tak, jak dzieci we mgle, zdezorganizowani, po prostu yy, smuta życia, smutek, życie straciło sens. Jedna wielka depresja, melancholia, po prostu świat się skończył. Ale się nie skończył. Na szczęście. <noise> tak, ja z premedytacją zapytałam o pokrewieństwo duszy z panią Krystyną Miłobęcką, a nie o, o wpływy rzecz jasna, chodzi mi tutaj o, te, o, to, o to cyzelowanie o to okrojanie słownika, żeby rzeczywiście te najważniejsze rzeczy powiedzieć posłuchamy jeszcze wierszy no to może ja się dopowiem, bo to mi ucieknie ponieważ ostatnio w zasadzie pani Krystyna ma już 85 lat w tym roku to jest 30 już. No, już skończyła 85 lat 8 czerwca. I bardzo często od ostatniego roku pani Krystyna wraca do swoich takich, jak ja to mówię, przepraszam, węzłowych autorów do, do autorów, którzy w jakiś sposób ufundowali jej wrażliwość. I dyskutujemy bardzo dużo o Leśmianie, o Selanie, o Kawce Dostojewskim, innych autorach, nawet takich w zasadzie nieoczywistych, bo czasami pani Ksyna potrafi wskazać takie nazwisko, o którym bym nigdy nigdy nie pomyślał. I ostatnio dyskutując w zasadzie o, o, o tym, dlaczego, no bo każdy sobie zadaje pytanie, po co ja w ogóle piszę te wiersze, na co ja liczę, po co w ogóle czytam, dlaczego szukam ratunku w wierszach. Jakby sobie to wszystko sensownie wyjaśnić, i stwierdziliśmy, że tak naprawdę, proszę Państwa, co my robimy w gruncie rzeczy? No, każdy z nas tak naprawdę dzieli się swoim niepokojem. O to głównie chodzi, żeby podzielić się niepokojem, i mogę się tym niepokojem podzielić z osobą, która jest w stanie stworzyć mi jakiś kontekst, żeby moje słowa, tak, jak, tak jakby pudło rezonansowe, że spotykam osobę, w której, w której moja melodia jest w stanie wybrzmieć, ponieważ on jest w stanie donieść ten kontekst do końca. I to są najwspanialsze spotkania w życiu, kiedy y, można nawet nic nie mówić, a ma się jakieś takie poczucie właśnie zawiązywania się wspólnoty, więc mi się wydaje, że właśnie to pójście pod prąd, dzielenie się niepokojem, bycie w literaturze to również jest przecież świadectwo Falkiewicza zupełnie na swoich prawach, takie właśnie niekolektywne, indywidualne, osobiste, pojedyncze. Takie właśnie powinno być życie, i, i taka powinna być literatura. Jak ja widzę literaturę, która się chowa pod szyldem różnych jakichś grupowych poetyk, rozpoznań, programów, to od razu jestem nieufny i, i, i wobec takich nienawidzę tego słowa. Wszyscy teraz uczestniczą w jakichś projektach, więc się wobec tych projektów dystansuję. Wolę mówić o, o przedsięwzięciach. Teraz, nie wiem, kolega się skrzyknie z kolegą. Jeden będzie pierdział, a drugi bekał, no i mają projekt somatyczny na przykład, na który dostaną pieniądze z ministerstwa, ponieważ jest to nowy język sztuki, bardzo organiczny pierdzenie i bekanie, w jaki sposób komunikujemy się za pomocą pierdów z publicznością i też można zbudować całą ideologię i taki również taki, ta, ta, takie przedstawienie czy stękę zainscenizować, więc no, trzeba po prostu nie tracić zdrowego rozsądku i pozostawać po stronie, po prostu literatury, no po stronie wartości. To w gruncie rzeczy się do tego sprowadza. Nie da się oddzielić literatury od, od kwestii najważniejszych. Ja mam taką logoreę, przepraszam, ale Proszę dawno Państwa, mnie nie i... wypuszczali z domu, więc teraz jak wyszedłem, ja to gadam jak, jak, jak najęty. W, w zachwycie, tyle mogę powiedzieć na dzień dobry, ale to tak w ramach reklamy tego, co tam przy stoliku. Natomiast o czymś innym chcę powiedzieć. Przeczytałam te króciutkie, czasami dwu, trzy wersowe wąziutkie wersje, jak sobie myślę, Boże, jeżeli on tak mówi, jak pisze, to ja przez te pół godziny dostanę tutaj jakiegoś, jakiegoś, jakiejś chrypy, no bo przecież facet się nie odezwie w ogóle. No. Tak. Bardzo często tak się zdarza, że ja przyjeżdżam i czy ja w ogóle uważam, że jestem bardzo nieśmiały i wycofany. Tak I nagle zaczyna się... Ale ja naprawdę tak uważam, ja nie kokietuję państwa. Ja uważam, że jestem człowiekiem naprawdę wycofanym i nieśmiałym, dlatego zajmuję się poezją. Jest to domena ludzi po prostu wstydliwych. Tak, tak mi się zawsze wydaje. Ale jak już mam z kimś podyskutować, to, to raczej staram się po prostu nie... Nie powodować moderator, znaczy nie chciałbym, żeby moderator jakoś się biedził przy spotkaniu ze mną, tylko się jeżeli nie biedzi, ktoś także. chce rozmawiać, to, to ja oczywiście jestem bardzo chętny, jeżeli pytania są, są sensowne i możemy się dziś w tematach spotykać, to dyskutujemy. Nawet jak nie są sensowne, to ja i tak się dał, zaczynam gadać radę. o czymś co. Dobrze, to chwilę posłuchajmy jeszcze poezji, a potem spróbuję jakieś sensowne pytanie zadać. Tłok, zapadają się spirale mrowiska, trzeba się oddalić, żeby zobaczyć całość. Gnat na torach, popłoch w paprociach, pajęcze nici między konarami. Słońce wykrawa z południa płat, dlatego racice wychodzą z cienia, iły, mułki... Czarowne wody iły. Mułki. Czarowne wody odra. Rozrywa koryto, by płynąć gładko. Woda smakuje powietrzem. Na skarpie sterczy drzewo. Gałęzie łamią się jak kości. Kwadry w pół do nocy. Łódka. Odbija się wruczaju. Stoisz, wystawiony do wiatru. Zając we wschodzących zbożach, strzyże uszami, kępki chabrów pojedyncze maki. Samotny czmiel nad wydeptaną ścieżką. Trzymałe sarny wypatrują z gęstych zarośli. Jeszcze nie wiedzą, co zrobić? Na gałęzi przysiadła pliszka, pośród łanów skryte zające i maki. Łopian na brzegu łąki, w jego liściach zbłąkany czmiel z naderwanym skrzydłem próbuje zbić się do lotu. Yy, teraz powinna zadać to mądre pytanie, bo tak nie zbiłeś z tropu. <noise> no to nie zadam pytania, jeszcze chciałabym cię posłuchać radę? A możemy śmierć pięknych saren? Oczywiście. <laughs> śmierć pięknych saren. Łagodne spojrzenie zdezorientowanej sarenki w wysokiej trawie, blisko, blisko torów. Chwyciłem to spojrzenie jak cień się chwyta ziemi. Oczy zwierząt to lustra w których widać naszą bezsilność topesz chwyta owady rzeka sunie w dół żyto stoi nieruchomo jak zacięta wskazówka liście młodej kukurydzy zwarte i suche choć wilgoć naciera z każdej strony pokrzywa pochylona nad brzegiem który wypłukuje woda Piasek składa się do środka, Nie zważając na północ, Na błąkające się chrabąszcze i świetliki. Wróbel z przetrąconym karkiem Przyklejony do ściany, Z dziobem rozwartym, Ze, ze skrzydłami, które nie chcą drgnąć, Ani trochę, chyba już. Idący ulicą chłopczyk Zawija go w papierek po lodzie, palcem głaszcze po łebku prosi go, żeby wstał. Stojąca nad nim kobieta wskazuje palcem kubeł, krzyczy wyrzuć to, ale już. Proszę Państwa, słyszeliśmy tutaj dzisiaj bardzo wiele różnych dykcji. Myślę, że przy poezji Bartosza Suwińskiego udało nam się tak pięknie zatrzymać, że, że jest to ten rodzaj impresji, ten rodzaj refleksji, który, który zdarza się niezwykle rzadko. Ja bym cię w ogóle nazwała mimo tak różnorodnych dykcji swego rodzaju outsiderem na tle tego wszystkiego, co dziś mogliśmy słyszeć, nie wartościując, ale właśnie stawiając cię gdzieś pomiędzy tymi twoimi leśnymi duktami na boku. Tak, tak piszesz, tak się czujesz, mimo że jesteś bardzo obecny w tym literackim świecie właśnie krytycznym, prawda? Myśmy się dzisiaj dogadali, że wspólnie pracujemy w jednym czasopiśmie. Piszemy od lat do elewatora i nie wiedzieliśmy o tym nawzajem, że tak właśnie się nam tutaj uda spotkać. Co teraz się pisze, powiedz? Teraz 1, 1 listopada oddałem już do, do recenzji, do wydawnictwa, książkę o poetach z Opola. Nie, nie lubię tego księcia poetach Opola. I to jest w zasadzie książka krytyczna która składa się z 19 rozdziałów i to jest książka, z którą ja się rozliczam z miastem i z sobą, ponieważ wychodzę z założenia, że żeby w ogóle wyruszyć świat i, i, i zacząć poznawać literaturę, na początku musimy, ob, tak jak mówił Białoszewski, obłapiać tą mapę i zaczynać od swoich zagonów, od swoich rejonów, więc w, w, trafiając do pola 12 lat temu postanowiłem, że Będę musiał i chcę przede wszystkim odrobić lekcję o opolską, więc zapoznałem się z poezją wszystkich autorów, którzy mieszkają na Opolszczyźnie, przynajmniej tak mi się wydaje, że z wszystkimi i spłacam im tą książką Dług. To jest książka, ja zawsze powtarzam moja książka, w tym sensie, że ona nie rości w sobie ani ambicji, jakichś rozstrzygających o środowisku literackim. To jest książka, która wynika z mojej fascynacji, z moich poszukiwań i lektur, każdemu z tych autorów, któremu coś zawdzięczam. Spłacam tymi szkicami, mam nadzieję, swój dług. Staram się ich w ogóle za wskazaniami, za gestami tych wierszy. Mam nadzieję, że gdzieś przy różnych datach, miejscach i momentach się z tymi autorami, o których piszę, spotykam. To są szkice o poezji Jacka Gutorowa. Tomka Różyckiego, Jacka Podsiadły, Pawła Marcinkiewicza, Jana Goczoła, Waldka Jochera, Radosława Wiśniewskiego, Julka Gabriela, tych wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Opolu, w Kluczborku, w Prudniku, w Byczynie, w Brzegu, którzy od lat są obecni, zajmują się literaturą i których ja tak właśnie dystansując, dystansując się głównie od nich, Musiałem przepracować, żeby, żeby ruszyć dalej. Taka naturalna potrzeba rozpoznania swojego terenu, to jest takie myślenie właśnie leśne. Zapoznać się z swoją ziemią, ze swoim podwórkiem, żeby wyruszyć dalej światło. No, dla mnie by to było e, deprymujące i zasydzające, gdybym opowiadał tutaj o swojej e, fascynacji, e, na przykład poezją e, załóżmy Edmonda Jabesa albo e, Kogo ja, mam, kogo ja ostatnio mam na biurku, albo Eugenio Montale, tymczasem jak ktoś mnie zapyta o, o moich krajach, nie jestem w stanie nic powiedzieć, no. więc trzeba po prostu w życiu być, yy, mi to zawsze babcia mówiła, musisz być przyzwoity i pracowity, no i trzeba po prostu swoją pracę wykonać, nie ma, że boli, no. Tak to jest. Proszę Państwa, nie ma, że boli, niech to będzie puenta, jeżeli pozwolicie. Tymi słowami zakończymy i... Zaprosimy na krótką przerwę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.